Witajcie kochani, z tej strony Wróżka Kalina. Chciałam dzisiaj wywróżyć Wam horoskop na miesiąc lipiec dla Pan. Co się wydarzy w miłości, w pracy, finansach i zdrowiu w 2020 roku dla Was w lipcu. Dobrze, zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie wszystkiego złego pomieszczenia. Również karty. I karty mi powiedzą, co czeka Panny w miesiącu lipcu w 2020 roku. Co czeka Panny w miesiącu lipcu w 2020 roku? Dobra, to zaczynamy. Single. W stałych związkach. Pracy, finansach. I zdrowiu. Dobrze, kochani, no to działamy. Panny. Single. Już Wam mówię, co Was czeka w miłości w miesiącu lipcu. Panny w miesiącu lipcu. Ich uczucia będą jak pusta czara, którą trzeba będzie napełnić, które one same chcą, żeby się napełniła miłością. Będą miały panny dużo wyborów. Nie będą wiedziały, czy na przykład wziąć faceta z samochodem, czy na przykład troszkę biedniejszego, czy z dobrą pracą, czy z innymi atutami, mogę powiedzieć, typu charakter lub seksualnymi. Nie będą się zastanawiać, którego wybrać, bo chcą w końcu, żeby ich los się odmienił. Pozytywnie wybierzecie tutaj, drogie panny, zadziałacie, będziecie wiedzieć, kogo wybrać, zdecydujecie się na daną osobę. Moim zdaniem, no będziecie tutaj płodne, także musicie uważać, jeżeli to kobiety. Co tam jeszcze? Myślę, że będziecie otwarci na świat. Raczej będzie Wam tutaj sprzyjać wszystko, lecz czy to nie będzie tylko iluzją Waszą, że Wy chcecie? Bo jest dużo to też iluzji, pytanie. Czy to na razie tylko nie będą marzenia? Ja spytam się kart. Czy Panny będą tylko marzyły? Czy to będą tylko marzenia? Czy coś poważniejszego się wykreuje w miłości w miesiącu lipcu? Będziecie mieć dwa wybory, coś tam będziecie oczekiwać, dużo SMS-ów internetowych, tu jakiś partner, widzę mężczyzna starszy, o, nawet dwóch. O, ja myślę, że tutaj jest jeszcze lepsza sytuacja dla panien. Drogie panny, będzie tak, że wy będziecie się spotykać z dwoma mężczyznami tutaj na raz. Będzie dużo internetowych tutaj wiadomości. I tutaj nawet widać wybory. Dwa wybory. Czyli jak najbardziej. Oj, zaszalejecie na lipcu panny albo panowie. Na pewno jak coś to będą albo dwie kobiety tutaj, bo też tutaj zauważmy, się pokazują. Także tak, jeżeli to kobiety będą szukać i będą pannami, to będą się spotykać z dwoma naraz mężczyznami. Jeżeli to będą panie, znaczy, jeżeli panowie, no to będą się z dwoma kobietami spotykać. A jak odwrotnie, to dwa mężczyźni. To na 100%. No tu widzimy. Będą takie romanse. Ale trzeba się spotykać, jak to mówię, żeby zdecydować na jednego, prawda? Tylko żebyście się nie przeszalały na dwóch czasem. Czasem to za dużo, to niezdrowo. Ale to wasza decyzja. Ja raz tak lubię ludzie. Dobra. To już wasza sprawa. Słuchajcie, idziemy do związkach. W związkach wy jako związek będziecie się czegoś bali. Dużo ludzi będzie wam chciało zaszkodzić. Jakieś będą emocje negatywne w tym związku. Może będzie to z powody jakieś finansowe. Jaka stagnacja będzie w związku, ponieważ będą jakieś sprzeczki i kłótnie, ale wy to wszystko przebrniecie i na końcu widać piękną tutaj miłość,
raczej wszystko się poukłada. Jakieś tam, wiadomo, zawsze kłótnie są w związkach, także to jest nieuniknione, ale wszystko zakończy się pozytywnie, drogie panny. Jak to mówię, czasem warto bronić swego, co mamy. Tak mi się wydaje. Bo ktoś z was będzie się bał otworzyć na coś. I będą z tego powodu jakieś negatywne emocje. Może i macie rację. Czasem tak w życiu jest, że lepiej za bardzo się nie otwierać. No to różnie bywa. Zobaczycie sami, ale tutaj widzę dużo miłości. Dobrze, prace, finanse. Widzę na początku miesiąca lipca panny będą przytłoczone, dużo ilości pracy. Zabawa będzie w pracy. Raczej będzie sprzyjać tutaj finansowo wam wszystko. Na początku coś będzie ciężko, na początku lipca, ale później już będzie ok. Będziecie jakby wykorzystywać swoje różne doświadczenia. Będziecie przezorni nad tym, co robicie. Będziecie uważać na różne zdarzenia. Ale raczej tu widzę, będzie pozytywnie. Jeszcze się dopytam kart, czy finansowo pod koniec lipca panny będą szczęśliwe finansowo, może tak się zapytamy. Coś tam będzie w pracy nie sprzyjać waszym oczekiwaniom, ale tak, pod koniec lipca już będzie tam drugi tydzień, można zahaczyć sierpnia. Jakoś tak w czasie się może przyciągnąć i będziecie szczęśliwi tutaj finansowo. Raczej widzę stabilizację, wszystko jest ok. Tylko na początku lipca coś będzie lekko nie tak, będzie jakieś obciążenia finansowe lub pracy. Zdrowotnie. Tutaj widzę jakieś negatywne emocje na początku miesiąca, lipca. Dużo stresu, jakichś obciążeń psychicznych. Też mogą być jakieś zabiegi. Może jakiś dentysta, coś w tym stylu, może być. Ale wszystko się tutaj ułoży. Jak najbardziej później jest już wszystko ok z waszym zdrowiem, także się nie martwcie. Drogie panny, wszystko już będzie później pozytywnie się układać. Także życzę wszystkiego dobrego w miesiącu lipcu. Dużo radości, uśmiechu na twarzy. Korzystajcie z wolnego czasu, jeżeli będziecie mieć. No i jeżeli wam się podobało, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i czekam na wasze prywatne pytania. Możecie się kontaktować do mnie na Facebooku, na e-maila. Także serdecznie zapraszam i do usłyszenia.